Joe Biden zakażony koronawirusem. Biały Dom wydał oświadczenie. Joe Biden ma koronawirusa. Biały Dom wydał oświadczenie. Prezydent Stanów Zjednoczonych uzyskał dodatni wynik testu na COVID-19, poinformowała Karine Jean-Pierre, rzeczniczka prasowa Białego Domu. Dziś rano prezydent Biden uzyskał dodatni wynik testu na COVID-19. Jest w pełni zaszczepiony, dwukrotnie wzmocniony tzw. boosterem, RET, i doświadcza bardzo łagodnych objawów. Zaczął brać Paxlovid, napisała w wydanym oświadczeniu Jean-Pierre. Rzeczniczka podkreśliła, że Biden zgodnie z wytycznymi CDC będzie izolował się w Białym Domu i będzie w tym czasie w pełni wypełniać wszystkie swoje obowiązki. Dziś rano skontaktował się telefonicznie z członkami personelu Białego Domu i będzie uczestniczyć w planowanych spotkaniach w Białym Domu telefonicznie i przez wideokonferencję, wyjaśniono w komunikacie. Jean-Pierre zaznaczyła, że zgodnie z protokołem Białego Domu, który wykracza poza wytyczne CDC, Biden będzie kontynuował pracę w izolacji, dopóki nie uzyska negatywnego wyniku testu. Zapowiedziała też, że ze względu na transparentność Biały Dom będzie codziennie dostarczał aktualne informacje na temat stanu zdrowia prezydenta. Jednocześnie medycy z Białego Domu kontaktują się ze wszystkimi osobami, z którymi dzień wcześniej spotkał się Joe Biden. Po raz ostatni negatywny wynik testu prezydenta miał bowiem we wtorek. W czwartek liczba Amerykanów, którzy są hospitalizowani z powodu COVID-19, wzrosła do 42 894. To najwięcej od lutego.